Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym mówić na taki temat Bóg miłości w Starym Przymierzu. Jest taki stereotyp, że jest dobry Bóg Nowego Przymierza, Nowego Testamentu i surowy, okrutny, a nawet zły Bóg Starego Testamentu czy Starego Przymierza. Wielu ludzi takie schematy myślowe ma, nawet pojawiają się zarzuty, że jest wiele jakiegoś materiału kontrowersyjnego w Starym Przymierzu, że Bóg jest jakoś ukazany jako taki bardzo surowy. I jest prawdą, że Stwórca w ramach Starego Przymierza objawiał swoją sprawiedliwość zasadniczo. To było główny jego zamysł. Ale to miało pewien mądry cel. Pokazywanie sprawiedliwości głównie miało wskazać Izraelitom, a przez nich też wszystkim innym ludziom, na grzeszność człowieka. A kiedy człowiek widzi swoją grzeszność, widzi swój problem, to początek uzdrowienia, prawda? Tak jak alkoholik, kiedy zobaczy, że ma problem alkoholowy, to jest pierwszy krok do uzdrowienia z nałogu. I tak samo, jeżeli grzesznik widzi, że ma problem z grzechem, to jest wzbudzenie w nim potrzeby. I Bóg przygotował zaspokojenie tej potrzeby w postaci Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, tak? Z odwiecznego Syna Bożego, który urodził się tutaj w Betlejem, w Izraelu. On miał zgładzić nasz grzech. I właśnie wiemy, że to wszystko, to pokazanie może tak bardziej z tej sprawiedliwości Bożej, tych wymagań świętych, miało na celu pokazać taką potrzebę czegoś więcej. Wiemy, że na przykład prawo obrzędowe, które było wtedy, te wszystkie ofiary, to było uciążliwe. Co roku arcykapłan musiał składać ofiarę w dniu pojednania za grzechy pierw kapłanów, potem ludu. To ciągle się powtarzało, to było ciężkie. Ale wiemy, że my dzisiaj jesteśmy pod nowym przymierzem. Jedna doskonała ofiara złożona raz na zawsze zaspokoiła potrzeby Bożego prawa, Bożej sprawiedliwości i nie musimy już tego czynić. Niemniej jednak nie wyrzucamy do śmietnika Starego Przymierza. Uczymy się tam też wiele o Bogu, o Jego charakterze, również w Starym Przymierzu. I wbrew temu, co się popularnie mówi, że Bóg Starego Testamentu, Bóg Starego Przymierza to jest tylko taki surowy, znajdujemy tam także Boga pełnego miłości i łaskawości. I skupimy się dzisiaj na księgach Pięcioksięgu, głównie na trzeciej Mojżeszowej, czyli kapłańskiej, i powtórzonego prawa, czyli piątej Mojżeszowej, żeby zobaczyć, jak jednak Bóg i tam się ukazuje jako Bóg bardzo troskliwy. I to też jest dla nas wielką zachętą. Bardzo łaskawy, bardzo dobry. Zobaczmy na początek piątą Mojżeszową, czyli powtórzonego prawa. 15 rozdział od 7 do 11. 15 rozdział, wersety 7 do 11. Jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą Pan twój Bóg ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem, lecz otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz mu pod dostatkiem tego, czego mu będzie brakowało. Inne przekłady mówią, użyczysz. Strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl. Zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów, i abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. On będzie wzywał przeciwko tobie Pana i grzech będzie ciążył na tobie. Ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz. Za to bowiem błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu. Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi i dlatego nakazuję ci, w ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Tu podam taką ogólną zasadę przy czytaniu Pisma Świętego. Czytając Pismo Święte zawsze zastanawiajmy się, czego uczymy się o charakterze Boga, czego uczymy się o charakterze Chrystusa, kiedy czytamy o Nim sprawozdania. Jakie cechy są Jego, jaka jest Jego wola. Jakim to jest przykładem dla nas? I tu widzimy Bożą troskę o najsłabszych, o najbardziej potrzebujących
Bożą miłość do tych ludzi, Bożą dobroć. I jest to też dla nas zachętą, żebyśmy i my mieli serce dla innych. Oczywiście nie mówię o jakichś naciągaczach, którzy nie ciągają na narkotyki czy alkohol, ale o ludziach prawdziwie w potrzebie i po prostu nie robili tego ze smutkiem. Tak jak pamiętam, kiedyś ktoś mi coś dał i tak widać było smutek, że był niechętny, że mi to daje. Do dzisiaj to zapamiętałem, bo tak, a no masz bracie, tak, ale taki nie był chętny. Także to się widzi, czy ktoś szczodrze otwiera swoją rękę, szczodrze się dzieli, czy też tak z przymusu, bo tak trzeba. I o tej trosce o ubogich mówi więcej tekstów. 24 rozdział, zobaczmy, werset 17. Nie naruszaj prawa obcego przybysza ani sieroty, nie bierz w zastaw odzienia wdowy. Ciekawe, prawda? Chodzi o uchodźców, czy też obcych przybyszy, cudzoziemców, którzy mieszkali na terytorium Izraela, o sieroty, a wtedy sieroty były osobami w wielkiej potrzebie. I też o wdowach jest mowa, żeby nie brać w zastaw odzienia wdowy. Wdowa, załóżmy, się zadłużyła u kogoś, nie wolno było zabrać jej zastawu, bo wtedy też płaszcz, który Izraelici nosili, był zarazem kocem, takim no, można powiedzieć, kołdrą na noc i nie wolno było tego zabierać. I teraz zobaczmy dalej, wersety 19-21. Gdy będziesz żął zboże na swoim polu, a zapomnisz snop na polu, to nie wracaj, aby go zabrać. Niech pozostanie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, aby ci błogosławił Pan Bóg twój we wszystkim, co czynisz. Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona w swojej winnicy, to nie zbieraj ostatków winobrania. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy. Czy nie widzimy, jak piękny charakter Pana Boga jest tutaj ukazany? Że troszczy się o tych, którzy nie mieli oparcia. Bo w tamtym czasie nie było systemu ubezpieczeń społecznych i uwierzcie mi, są kraje, gdzie nadal nie ma. Niedawno spotkałem gości z Tanzanii i dowiedziałem się, że w Tanzanii jedynymi, którzy mają emerytury, są politycy. Zwykli ludzie nie mają, dlatego tam za bogactwo uważa się posiadane dzieci, bo dzieci gwarantują to, że na starość się zaopiekują swoimi rodzicami. Kiedy ktoś nie ma dzieci, albo dzieci, powiedzmy, są niedobre, musi po prostu umrzeć z głodu. Nie ma żadnej opieki społecznej. Niedawno była sytuacja, że pewna kobieta miała rodzić, ponieważ nie miała żadnej pomocy, umarła razem z dzieckiem przed szpitalem. Tak jest w Tanzanii. Tanzania ma wiele innych dobrych rzeczy, ale akurat brak systemu ubezpieczeń, brak emerytur jest takim problemem. W Izraelu też niestety nie było emerytur, nie było rent, nie było systemu zasiłków dla sierot, więc takie postępowanie, żeby zostawiać żywność naturalną właśnie, która gdzieś tam w sadach czy właśnie w ogrodach warzywnych była, po prostu udostępniać tą resztę, która zostaje innym. To była troska o tych najsłabszych. I teraz zobaczmy do innego tekstu, 14 rozdział, werset 29. 14 rozdział, werset 29. Też księgi powtórzonego prawa. Co ja? Tak, czyli trzeciej Mojżeszowej. 14:29. Tu jest mowa o dziesięcinach, które w naturze mieli przynosić Izraelici do świątyni i mieli je spożywać. I czy mieli sami spożywać w rodzinach, czy mieli też myśleć o innych? Poczytajmy. Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Piękna sprawa. Z dziesięcin mogli sobie spożywać w tym dniu, kiedy oddawali dziesięciny i jeść przed Panem Bogiem, ale nie sami. Mieli zatroszczyć się o tych, którzy nic nie mieli, podzielić się z nimi żywnością. To było właśnie takie
budujące postanowienie. Pan Jezus to samo nam mówił, że jeżeli wydajesz przyjęcie, nie zapraszaj, tak już sparafrazuję, tylko tych, którzy mogą się odwdzięczyć, ale zaproś chromych, ułomnych, samotnych, którzy nie mają się czym odwdzięczyć, a zapłatę będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Także Pan Jezus ma taki sam charakter jak Jego Ojciec, żeby wiele rzeczy w życiu robić bezinteresownie, bo dzisiejszy świat jest bardzo interesowny. Znałem człowieka, który zaprosił swego współwyznawcę, zaczął go często zapraszać, wszyscy się dziwili, dlaczego tego niepełnosprawnego rencistę tak często zaprasza, a po prostu chciał go zatrudnić i mieć ulgę na pracownika w swojej hurtowni. I po prostu taki był cel tego niby bezinteresownego właśnie zapraszania, żeby sobie pozyskać pracownika, na którego będą ulgi jakieś z ZUS-u. Także widzimy, nie zawsze ludzie są tacy. Zobaczmy do Księgi III Mojżeszowej, 25 rozdział, od 33 do 37. Też bardzo ciekawy tekst o Bożej właśnie dobroci, o Bożej miłości, wyrażonej w przykazaniach. Trzecia Mojżeszowa, czyli kapłańska, 25 rozdział, od 33 do 37. 25. Tak, właściwie od 35 do 37. Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie. Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie dasz, aby więcej odebrać. Znowu taka Boża troska o potrzebujących. Wiemy, że dzisiaj bankowość jest cała oparta na lichwie, tak? Że te pożyczki są tak wysoko oprocentowane. A tutaj, jeśli chodzi o pomoc komuś ubogiemu, czy to Hebrajczykowi, czy to obcemu przybyszowi, po prostu nie wolno było brać żadnych odsetek. Jeżeli już pożyczyć, to po prostu z bojaźni Bożej tyle dać i tyle samo najwyżej wziąć. Żadnych odsetek, żadnej lichwy, nic takiego. To też jest taki Boży, święty charakter w tym widoczny. Taka troska o człowieka. Zobaczmy też na kwestię poszanowania godności ludzkiej. To jest bardzo ważne. Słowo Boże też o tym mówi, że Bóg chciał, aby godność człowieka była poszanowana. Zobaczmy do 19 rozdziału, werset 14, tej samej trzeciej Mojżeszowej. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 14. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego. Jam jest Pan. Być może kiedyś widzieliśmy taką sytuację, gdzie szedł ktoś niesłyszący i inni celowo wyzywali go, głupoty mówili, śmiali się z niego, bo wiedzieli, że on nie słyszy. I to jest okrutne. Tak samo jak tu powiedziane, że przed niewidomym stawianie przeszkody. Bóg szanuje godność człowieka, chociaż jest tak wszechpotężny i zachęca nas, żebyśmy my też szanowali osoby, czy niepełnosprawne, czy niesłyszące, czy niewidome. Ja też jestem osobiście zwolennikiem tego, żeby nie mówić ślepy, ale niewidomy. W nowszych przekładach Biblii już jest słowo niewidomy. Jest to łagodniejsze słowo, bo ślepy to tak trochę brutalnie brzmi. Tak samo niesłyszący zamiast głuchy. Jest to takie łagodniejsze sformułowanie. Trzeba pamiętać o wrażliwości takich ludzi niesłyszących, którzy nieraz mają aparat. Miałem takiego przyjaciela, z którym chodziliśmy na kurs języka biblijnego hebrajskiego i uczyłem się z nim też aramejskiego. On jeszcze znał ugarycki i akadyjski języki semickie. Był bardzo wybitnym znawcą języków semickich. I ten przyjaciel mój właśnie był niesłyszący i miał aparaty. I on był bardzo wrażliwym człowiekiem. Także miejmy to na względzie i przypomnijmy sobie Pana Jezusa, jak człowieka, któremu uleczył słuch, powiedział mu: Efata, otwórz się, wziął na osobność z tłumu. Uszanował także jego godność. Wiedział, że taki człowiek czuje się speszony. Więc my też miejmy wzgląd na innych. Nie myślmy tylko o sobie.
Bo to myślenie o sobie dominuje wszędzie. Chociażby weźmy parkowanie samochodów. Ile ludzi bezmyślnie trzaska w sąsiedni samochód, bo się śpieszą i niszczą komuś tak, lakier. Bardzo dużo jest tej bezmyślności w naszym narodzie. Braku myślenia o innych, prawda? Zobaczmy teraz kolejny tekst powtórzonego prawa, czyli 5 Mojżeszowa, 24 rozdział od 10 do 13. Także mówi o poszanowaniu godności człowieka. 24 rozdział od 10 do 13. Posłuchajmy tego. Jeżeli udzielisz swemu bliźniemu jakiejkolwiek pożyczki pod zastaw, to nie wejdziesz do jego domu, aby odebrać zastaw. Będziesz stał na zewnątrz, a ten, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci zastaw na zewnątrz. A jeżeli to jest człowiek ubogi, to nie położysz się spać pod jego zastawem. Zwróć mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł położyć się do snu w swojej odzieży i aby ci błogosławił. W tobie zostanie to, a tobie zostanie to poczytane za sprawiedliwość przed Panem, Bogiem twoim. To jest właśnie ta sytuacja, co już była o wdowie, że zastawem często było ubranie wierzchnie, taki długi płaszcz i to służyło jako przykrycie na noc i tu Bóg mówi, żeby uszanować i nawet nie wejść do domu, na zewnątrz poczekać. Czyli widzimy, jak Bóg wzywa nas też przez to prawo, chociaż my nie jesteśmy przy mierzu prawa, ale daje nam przykład, taki, który nas poucza, bo wszystko, co kiedyś napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. I z tych lekcji wyciągamy coś dla siebie. Jacy mamy być? I teraz zobaczmy 24, ten sam rozdział, 14 i 15 werset. Nie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w twojej ziemi, w twoich bramach. W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miał być grzech. Także widzimy, że również Bóg, Ojciec tutaj wzywa do uczciwego wynagradzania pracowników i to szybkiego, nie zwlekania z zapłatą. Wiemy, że list Jakuba w 5 rozdziale potępia takich bogatych pracodawców, którzy nie płacą, którzy zatrzymują zapłatę. Są tacy pracownicy, pracodawcy. Pamiętamy, jak budowano autostrady, kiedy w Polsce były mistrzostwa piłkarskie, jak pewni nieuczciwi pośrednicy zatrudnili podwykonawców, a potem im nie zapłacili, sami wzięli pieniądze i ci ludzie popadli w ruinę. Nawet popełnili samobójstwa niektórzy, bo nie mieli jak wyjść z tych kredytów, które wzięli na poczet tej budowy. Nie dostali zwrotu. Także widzimy, że to jest temat jak najbardziej aktualny, żeby płacić. Księga Jeremiasza też mówi o takim królu, który budował sobie górne komnaty, a za darmo kazał robotnikom pracować. Czyli ta sprawa etyki takiej w pracy jest bardzo ważna. Bogu się takie rzeczy podobają. Mówimy, że właśnie troska o uchodźców czy obcych też jest ważna. Tutaj Księga Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowa, 10 rozdział, 18 i 19 werset pięknie mówi. 5 Mojżeszowa, 10 rozdział, 18 i 19 werset. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. I to jest właściwa postawa. Znam takiego brata Jarka w Berlinie, który bardzo wielu Polakom pomógł się zainstalować, tak mówiąc obrazowo, w Niemczech. Pomógł im z papierami, ze wszystkim, ze znalezieniem pracy. I mam drugiego takiego też dobrego znajomego w Niemczech, który też... full service, wszystko zrobił, co było potrzebne, doradził, gdzie pójść, co zrobić. To jest właśnie taka postawa takiej pomocy dla innych. Tym powinniśmy się wyróżniać. Tak samo ktoś, kto szuka drogi, nie wie, gdzie trafić, a ma jakiś ważny pociąg, czy coś, jest obcokrajowcem. Właśnie warto udzielić pomocy.
W każdym razie jest też bardzo ciekawy tekst w III Mojżeszowej, czyli kapłańskiej, 19 rozdział, 33 i 34 werset. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jak tubylec pośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Czyli podobna myśl wspierająca. Ale bardzo ważne jest tutaj, jak spojrzymy na poprzednią kartkę, to, że prawo Boże wzywa nas do miłości bliźniego. Żeby po prostu jeden drugiego nie krzywdził. 19 rozdział od 15 i dalej. Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie, nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzisz będziesz bliźniego swego. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego. Jam jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu. Lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. W tekście oryginalnym Jahwe. I o co chodzi, że widzimy tu też Bożą troskę o poprawne relacje między ludźmi. Bóg nam daje przykład miłości do człowieka. Też Izraela wybrał wcale nie dlatego, że to był najliczniejszy lud, tylko jak czytamy w księgach mojżeszowych, właśnie z miłości do tego ludu. Więc Bóg daje przykład miłości i my powinniśmy taki mieć. Chociażby przez sprawiedliwe traktowanie bliźnich. Unikanie szerzenia oszczerstw czy plotek, bo no właśnie psucie komuś opinii, no to jest no brzydka taka przywara. Zresztą kto rzuca w innych błotem, sam nie ma czystych rąk, prawda? Coś jest z nim nie tak. Też jest wezwanie, żeby nie chować nienawiści lub urazy do drugiego człowieka, ale prędzej go napomnieć i okazać miłość. To jest bardzo ważne. I tu także ujawnia się święty, dobry charakter Pana Boga. Wiem, że może tego dużo jest trochę, ale powiem wam teraz jeszcze jedną rzecz, drodzy, i sobie też. Dlaczego Bóg dał te wszystkie przykazania? Co było jego celem? Zobaczmy do Księgi 5 Mojżeszowej, 10 rozdział, 12 i 13 werset. 5 Mojżeszowa, 10 rozdział, 12 i 13 werset. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja ci dziś nadaję, dla twego dobra. Czyli widzimy tą miłość Bożą ponownie, gdzie Bóg mówi, że te przykazania wszystkie, te zasady, one nie są po to, żeby człowiekowi utrudnić życie, że Bóg jest takim tyranem, który zasiada na tronie i myśli, za dobrze ci ludzie mają, za dużo wolności, ograniczmy im tę wolność, utrudnijmy im życie. Nie, Bóg chce właśnie, żeby to życie było dobre. I ja tylko podałem kilka przykładów, bo jest też potępiona wszelka niemoralność w księgach mojżeszowych, cudzołóstwo, kazirodztwo, homoseksualizm, zoofilia i takie inne rzeczy. Dlaczego? Dla dobra człowieka, bo człowiek jest jak małe dziecko, które weźmie brzytwę, okaleczy się grzechem i diabeł go sponiewiera, pohańbi. Dlatego Bóg dał to prawo, żeby człowiek wiedział, jaki jest jego charakter, co mu się podoba, co nie, co jest dla dobra człowieka. Ale bylibyśmy niepełni, gdybyśmy nie przeszli teraz do nowego przymierza. Bóg najpełniej objawił się przez swego Syna. Gdybyśmy mieli tylko księgi Starego Przymierza, mielibyśmy bardzo wiele, ale dzięki niech będą Bogu, że żyjemy w czasie, w którym już ponad 2000 lat temu pojawił się Syn Boży Jezus Chrystus, który jest jedno ze swoim Ojcem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, powiedział. Ma taki sam charakter jak Ojciec. I w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, gdzie tam wyjaśniono, że Syn Boży to odwieczne Słowo, które było zanim cokolwiek powstało, zanim cokolwiek zostało stworzone. Czytamy, że On był tym najpełniejszym objawieniem Pana Boga. Przeczytajmy Ewangelię Jana,
pierwszy rozdział od 9 do 18 wersetu. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Czyli każdy człowiek ma dostęp do światła prawdy. Niektórzy ludzie mówią, ale inni tam nie słyszeli, jacyś pigmeje i tak dalej. Bóg tak działa w sercach ludzkich przez Chrystusa, że każdy jakieś światło prędzej czy później będzie miał w swoim życiu. Nikt nie może powiedzieć, że po prostu nic do niego nie przemówiło. Chociażby dzieła stwórcze przemawiają do człowieka. Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, że nie mają wymówki, bo Bóg objawił swoją wielkoistą moc i boskość w dziełach stwórczych. I znam niektórych ludzi, którzy przez dzieła stwórcze się nawrócili. Miałem takiego przyjaciela, Ryszarda z Koszalina, który pojechał popełnić samobójstwo w góry, zobaczył te wspaniałe dzieła Boże i zwątpił w to swoje postanowienie. Przyszedł do najbliższego kościoła, a tam akurat działał zwolennik księdza Blachnickiego i głosił nowe narodzenie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I Ryszard się nawrócił, a i tak był w zborze baptystów do końca życia w Koszalinie i ewangelizował po całej Polsce. A więc widzimy, że dzieła Boże też działają, działają. Pójdźmy w góry, pójdźmy gdzie indziej. One objawiają nam Boga, ale też Chrystus w jakiś sposób oświeca każdego człowieka. I dalej czytamy, na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zobaczmy, Bóg tu daje coś więcej. Prawo mówiło Izraelitom, jak mają żyć, ale Bóg wzywał tam, też w 10 rozdziale 5 Mojżeszowej, żeby obrzezali swoje serca. A Bóg dał taką możliwość obrzezania serca w Chrystusie. Ludzie rodzą się duchowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zostają odrodzeni przez Ducha i Słowo Boże i dostają takie serca, w których mieszka Słowo Boże, w których jest wypisane na sercach i żyją tak. I nie muszą mieć szczegółowych przepisów na wszystko. Po prostu Duch Boży w nich działa. W sercach mają Słowo Boże. Narodzili się z Boga, nie jest to z woli człowieka. Czyli mamy lepsze przymierze, lepsze obietnice. I to Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. To Słowo odwieczne, ten Syn Boży jest pełen łaski i prawdy. Łaska to inaczej niezasłużona przychylność Boża względem człowieka, który na to nie zasłużył, ale zarazem moc Boża ku przemianie, bo za łaską kryje się Duch Święty, który ma moc człowieka odrodzić i krew Chrystusa, na mocy której działa Duch Święty i dalej ratuje grzeszników i zbawia ich. A Kościół obdarza różnorodnymi darami. I dalej czytamy, że z Jego pełni, werset 16, myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Czyli ta pełnia jest w Chrystusie. Bóg tak postanowił, żeby w Nim mieszkała cieleśnie, to znaczy w ludzkim ciele, bo Chrystus wcielił się, znaczy Syn Boży stał się Jezusem z Nazaretu i Mesjaszem, czyli Chrystusem, czyli pomazańcem Bożym, Zbawicielem. I w Nim mamy pełnię, z której czerpiemy i mamy łaskę za łaską. To znaczy wszelka łaska, jakiej potrzebujemy, ona jest różnorodna. Apostoł Piotr powiedział, że to jest różnoraka łaska Boża, jakby wielobarwna, różnoaspektowa, wieloaspektowa. Taką łaskę, jakiej w danym czasie potrzebujemy, otrzymujemy. Potrzebujemy łaskę, żeby sprostać pobytowi w szpitalu, tak jak siostra nasza była. Otrzymała tę łaskę. Teraz potrzebuje, żeby dojść do zdrowia. Też Bóg jej da łaskę. I tak samo moi znajomi, niektórzy są w szpitalu. Bóg im da łaskę, żeby to przeżyli, jeżeli taka jest Jego wola. Bóg da potem, żeby była rekonwalescencja. Bóg daje łaskę na egzamin trudny dla młodzieży, tak? Bóg daje łaskę, jeżeli są trudności w pracy. Łaska jest wystarczająca, bo za nią stoi potężny Bóg. I czytamy, że zakon, czyli prawo, został nadany przez Mojżesza i on nie był jeszcze takim objawieniem, jakie przyniósł Jezus Chrystus, bo czytamy, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Mojżesz przekazał to, co mu Bóg objawił. Wiele mu objawił, ale
Mojżesz był zdany na to, co Bóg mu przekazał. A tu przyszedł sam Syn Boży, który ma charakter ojca, taki jak ojciec, i w którym ludzie widzieli charakter Boga, bo powiedział, kto mnie widział, widział i ojca. I on w swoich czynach, w swoich zachowaniach pokazał, jakby się zachował tutaj na ziemi sam Bóg Ojciec, gdyby był człowiekiem. A Bóg nigdy nie był wcielony. Bóg nie. Bo czytamy dalej, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, według innych rękopisów jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Chrystus jest w tak bliskiej relacji z Ojcem, jakby był na Jego łonie. Po prostu oni są jedno. I On najpełniej Go objawił. I On ma pełnię poznania Ojca, bo On nie musi Go poznawać, bo On Go zna od wieczności. On nie musi się czegoś uczyć, bo On już wszystko wie. I On nie miał niepełnego objawienia jak Mojżesz. On miał pełne i to nie objawienie, po prostu doskonałą znajomość Ojca. Jemu nic Bóg nie musiał objawiać. On wiedział wszystko. I widzimy, w jakim wspaniałym czasie żyjemy, że jesteśmy w epoce Nowego Przymierza. I dopiero właśnie w dziele krzyża, odkupieniu, widać w pełnym blasku miłość Ojca. Znamy ten tekst, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale zajrzyjmy do mniej czytanego tekstu, pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, wersety od 7 do 10. Pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, od 7 do 10. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie lub według innych przekładów przebłaganie za grzechy nasze. Czyli widzimy, najpełniej miłość Boża ujawniła się w tym. I czy możemy powiedzieć, że Bóg Starego Przymierza jest inny? Nie. Bóg Starego Przymierza też w wielu miejscach wyraża swą miłość do człowieka, troskę o niego, ale zapowiada w wielu miejscach przez proroków nadejście Mesjasza, w którym najpełniej ujawni się jego miłość do człowieka, który nas, błądzące owce, gdzie każdy z nas na własną drogę zboczył, nas wybawi swoją doskonałą ofiarą, która zakończy cały system ofiarniczy Starego Przymierza. Są chrześcijanie, którzy bardzo się podniecają tym, że będzie odbudowana świątynia i że będą znowu składane ofiary. A co do dobrego będzie odbudowa świątyni? To będzie jakby próba obalenia tego, co zrobił Chrystus. Próba podważenia listu do Hebrajczyków, gdzie raz na zawsze została złożona ofiara. To nie będą dobrzy ludzie, którzy odbudują świątynię. I to nie skończy się dobrze. Bo wiemy, że Antychryst zawrze przymierze z nimi i potem się zaczną kłopoty. W każdym razie Boża miłość jest cudowna przez Chrystusa i w Chrystusie mamy życie wieczne. Jeśli łączymy się z Chrystusem, jesteśmy zjednoczeni z Nim, to mamy w Nim życie wieczne. On jest doskonałą ofiarą za nasze grzechy. I to jest pełnia miłości Boga. I to jest pełnia miłości Zbawiciela. Jaki wniosek z tego wszystkiego, o czym mówimy? W Starym Przymierzu już mamy wiele, wiele miejsc, ja tylko niektóre wskazałem, ukazujące cudowną miłość Bożą do człowieka, troskę o, jak mówiliśmy, sieroty, wdowy, obcych przybyszów, ubogich, troskę o to, żeby relacje między ludźmi były nacechowane miłością, zgodą, przebaczeniem, bo zdarza się tak, że czasami również dzisiaj wierzący ludzie mówią, ja tobie przebaczyłem, ale tak mówią, bo wiedzą, że tak trzeba powiedzieć, bo wiedzą, że tak wypada, ale w sercu mają dalej urazę. Taka jest prawda i to się ciągnie. A Słowo Boże już wtedy mówiło w trzeciej Mojżeszowej, żeby nie chować tej urazy, miłować, najwyżej napominać. Jakie wnioski stąd? Skoro Bóg Starego Przymierza był i jest Bogiem miłości, skoro Bóg Nowego Przymierza także jest Bogiem miłości, jest to Bóg owszem sprawiedliwy i święty. I kiedy czytamy Księgę Objawienia, Apokalipsa świętego Jana, to czytamy o strasznych karach dla bezbożnych, tak? O strasznych karach dla bezbożnych. Także ten Bóg jest też sprawiedliwy i święty. Dziś się skupiliśmy na miłości Bożej.
Ale jakie wnioski dla nas? Werset 11 nas zachęca. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, werset 11. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Drodzy, to jest właśnie to, do czego trzeba dążyć. Jak mamy w tej pieśni, czyś słyszał, że Kościół jest żywy, gdzie ludzie to bracia prawdziwi, a głową i Panem Bóg sam, tak? Właśnie do tego dążymy. A jak możemy to osiągnąć? Żeby takimi być, żeby tak fair też, uczciwie traktować innych, dobrze traktować innych. Werset 12 nam odpowie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. Drodzy, bez Ducha Świętego nie będziemy mieli prawdziwej miłości. Możemy się nauczyć jakichś poprawnych zachowań, ale gdy tylko pojawią się jakieś kłopoty, to nie wytrzymamy. A Słowo Boże mówi, że ta miłość, która jest z Boga, wszystko znosi i wszystko przetrzymuje i trwa na zawsze. I dlatego dążmy do tego, żeby nie tyle my więcej posiadali Ducha Świętego, ale żeby Duch Święty więcej nas posiadł, by bardziej nas napełnił swoją obecnością, swoją mocą. List do Rzymian niech będzie ostatnim dzisiaj wersetem. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. 5 rozdział, werset 5 listu do Rzymian. Właśnie w mocy Ducha Świętego, mając obrzezane serca, mając serca, na których są wypisane prawa Boże, Słowo Boże, te prawa moralne, bo te obrzędowe przeminęły. Wszystkie główne wyznania wiary protestanckie, czy to luterańskie, czy reformowane, wszystkie mówią jednakowo, że prawo obrzędowe przeminęło, ono się nie liczy, ale prawo moralne trwa. Nadal nie mamy cudzołożyć, nadal nie mamy mordować, nadal nie mamy kraść i tak dalej. Prawo moralne jest wieczne. I dlatego w Duchu Świętym, jako ludzie odrodzeni, jako dzieci Boże, jesteśmy w stanie tacy być. A jeżeli ktoś jest tu, czy z naszej młodzieży, czy z dzieci, czy z gości, kto jeszcze nie nawrócił się do Pana Jezusa, to Pan Jezus zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. Także zaprasza jeszcze dziś, póki czas łaski trwa, żeby przyjść do Niego i przez Niego poznać Ojca. I bo pamiętamy, że na tym polega życie wieczne, abyśmy znali jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. A ta znajomość to nie wiedza sama, ale bardzo bliska, serdeczna, intymna więź z Bogiem i Ojcem Jezusem Chrystusem. Chwała niech będzie Bogu, że objawił swój cudowny charakter w swoim słowie i zachęcam też, żebyśmy poznali Boga z doświadczenia w naszym życiu, doświadczyli takiego dobrego, miłościwego Boga w naszym życiu. Amen.